Otwieram 21. sesję Rady Powiatu Górowskiego. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam serdecznie Panią Starostę Annę Kolibek, Pana Wicestarostę Andrzeja Rogale. Witam także wszystkich innych przybyłych na dzisiejszą sesję. Pana Skarbnika, Pana Mecenasa i Pana Naczelnika. Przypominam Państwu, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane. W związku z tym proszę wszystkie osoby zabierające głos, aby mówiły do włączonych mikrofonów. Proszę także wyłączyć telefony komórkowe, aby nie zakłócały przebiegu sesji. Zanim przejdziemy do kolejnych punktów, proszę wszystkich Państwa o powstanie. W dniu 29 listopada 2020 roku w wieku 66 lat zmarł pan Józef Jacek Figiel. W latach 2000-2001 był dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a w kolejnych latach do 2005 roku dyrektorem Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. W latach 93-95 był także wicedyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Do końca swoich dni pracował w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze na stanowisku nauczyciela konsultanta przedmiotów informatycznych. Był cenionym dyrektorem, nauczycielem, doradcą metodycznym i konsultantem. Praca w zakresie wspierania nauczycieli była jego pasją. Proszę o uczczenie minutą ciszy w pamięci zmarłego Józefa Jacka Figla. Dziękuję Państwu. Za chwilę na Państwa terminalach pojawi się komunikat zaloguj. Proszę wcisnąć niebieski przycisk na urządzeniu. Jeszcze dwie osoby się nie zalogowały. O, proszę bardzo, już jestem. Dobrze. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 10 radnych, co stanowi wymagane przez obowiązujące przepisy kworum. Rada ma prawo obradować i podejmować uchwały. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Proszę bardzo, Pani Starosta. Proszę włączyć mikrofon. Proszę o skreślenie z porządku obrad punktów od 20 do 22 włącznie. Powyższe podyktowane jest tym, że uchwały te uzależnione są od uchwalenia budżetu na przyszły rok. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz, wnosimy też autopoprawkę do uchwały i tutaj będę prosiła o uzasadnienie skarbnika. To w kolejnych punktach, dziękuję. Czy są jakieś jeszcze uwagi do przedstawionego porządku obrad? Jeśli nie widzę, to będziemy głosowali po kolei. Najpierw za wykreśleniem z porządku obrad punktu 20. Proszę o wprowadzenie.
Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 20 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu górowskiego? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że punkt został wykreślony z porządku obrad. 9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 21 przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium zarządu dla powiatu górowskiego szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat górowski, osiągającym wybitne wyniki w nauce artystyczne i sportowe? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wykreślony z porządku obrad. 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Za chwilę kolejne głosowanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 22 przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium zarządu powiatu górowskiego dla słuchaczy szkół w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze, dla których organem prowadzącym jest powiat górowski, osiągającym wybitne wyniki w nauce? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wykreślony z porządku obrad. 9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Informuję więc, że po zmianach punkt 23 staje się punktem 20. Punkt 24 punktem 21, punkt 25 punktem 22 i punkt 26 punktem 23. Przechodzimy do głosowania porządku obrad po zmianach. Przepraszam, tak, poprawka jeszcze, autopoprawka. To jak będziemy w punkcie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Powiatu Górowskiego. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żubiński. Ja mam pytanie do pani Ani, bo tam bardzo brakuje w wielu miejscach spacji. To rozumiem, że zostanie poprawione.
Bardzo dużo. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 20 sesji Rady Powiatu Górowskiego, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw, czerwonego. Kto się wstrzymał, żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z 20 sesji Rady Powiatu Górowskiego został przyjęty. 10 głosów za. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę panią starostę o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, drodzy radni, w dniu 28 września odbyła się 20. sesja Rady Powiatu. Od tego czasu zarząd obradował 8 razy, podjęto szereg uchwał budżetowych, wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038. W dniu 28 września z inicjatywy Burmistrz Góry w Urzędzie Miasta i Gminy Góra odbyło się spotkanie robocze dotyczące wyrysowywania ścieżek rowerowych w ramach Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. W spotkaniu uczestniczyli członek zarządu województwa Paweł Wybierała, Dariusz Stasiak, radny sejmiku województwa dolnośląskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członek zarządu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź, wicestarosta Andrzej Rogala, zastępca burmistrza Góry Magdalena Głuszko. W dniu 29 września. Może poczekajmy na chwilę, bo to są ważne rzeczy, a nie ma transmisji. No właśnie wiem, że nie ma tej transmisji, tylko nie. Nie wiem, to możemy. My potem się wrzuci. Film. Czy wiemy, jak to będzie wyglądało dalej? Jak długo ta przerwa będzie trwała? Może poczekamy chwilę, zapytam pan. Niech. Problem jest z internetem. Dobrze, to kontynuujemy w takim razie, będzie, wszystko się nagrywa, będzie to później w internecie udostępnione. Mam nadzieję, że w trakcie uda się tą transmisję nawiązać. Proszę bardzo pani starosto i proszę o włączenie mikrofonu. W dniu 29 września odbyło się spotkanie z dyrektorami Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół dotyczące zmian w arkuszach organizacyjnych. W dniu 29 września miało miejsce pożegnanie pracownika Wydziału Komunikacji pani Marii Pawlickiej. Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję pani Marii za zaangażowanie w tworzenie struktur powiatowych Wydziału Komunikacji i za nienaganne wykonywanie swoich obowiązków. W dniu 29 września podpisano porozumienie z gminą Góra w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie dotychczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr
1076D, Góra Czernina, granica województwa w miejscowości Czernina. W ramach zadania, które miało na celu poprawę bezpieczeństwa, wymieniono tablice kierunkowe miejscowości, wykonano oznakowanie pionowe i poziome przejść dla pieszych. Wartość wspólnej inwestycji to 4176 zł 35 groszy. Przy tej okazji dziękuję radnym, którzy wspierali tą inicjatywę, a szczególnie radnemu Franciszkowi Nakonecznemu. Z dniem 1 października zostały uruchomione zdalne zapisy na porady prawne. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło osobom chcącym skorzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwość osobistego umówienia terminu porady przez stronę internetową. Osoby, które jednak nie mają możliwości rejestracji zdalnej, mogą się umówić na poradę drogą telefoniczną. 1 października, jubileusz 35-lecia pracy zawodowej, obchodził Andrzej Rybak, inspektor do spraw zamówień Starostwa Powiatowego w Górze. Z tej okazji złożono gratulacje i życzenia. W dniu 2 października w Starej Górze na zaproszenie burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Góra Drucha Leszka Bołundzia wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Ryszardem Wawer, wicestarostą Andrzejem Rogala uczestniczyłam w uroczystości przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również nadbrygadier Adam Konieczny, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marek Kamiński, dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Krzysztof Panocha, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Z tej okazji przekazano jednostce OSP Stara Góra komplet węży gaśniczych. 2 października powiat górowski został uhonorowany tytułem trzeci najbezpieczniejszy powiat polski 2019. Wyróżnienie zostało przyznane przez Fundację Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w ramach ogólnopolskiego programu Bądź Bezpieczny na Drodze przy współpracy Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Fundacja przeanalizowała dane dotyczące wypadków drogowych oraz ich skutków zarejestrowanych w systemie ewidencji wypadków i kolizji. W tej statystyce powiat górowski znalazł się na trzecim miejscu w Polsce jako jednostka terytorialna z najniższą liczbą wypadków osób zabitych i rannych. Dyplom wraz z okolicznościowym tytułem honorowym wręczono przedstawicielowi naszego powiatu podczas uroczystej gali 2 ogólnopolskiego konwentu pod nazwą Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego w Warszawie. W dniu 5 października wspólnie z burmistrz Góry i z dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imieniem Adama Mickiewicza w Górze odwiedziłam panią profesor Janinę Wlaźla, która obchodziła 90. urodziny. W dniu 6 października wspólnie z wicestarostą Andrzejem Rogala wzięliśmy udział w jubileuszu 50-lecia koła Polskiego Związku Niewidomych w Górze. Wśród zaproszonych gości była burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, zastępca burmistrza Góry Magdalena Głuszko, w
i imieniu burmistrza Wąsosza sekretarz Marcin Koziński. Na ręce pani Marii Tylickiej złożono kwiaty i gratulacje oraz podziękowania za dotychczasową działalność, a zasłużeni działacze i osoby wspierające otrzymały medale i odznaczenia. Przy tej okazji dziękuję pani dyrektor PCPR Bożenie Merta za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości. W dniu 8 października w Liceum Ogólnokształcącym wspólnie z Burmistrz Góry wzięłam udział w międzynarodowej wideokonferencji językowej z udziałem górowskiej oraz niemieckiej młodzieży. Konferencję przygotowała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Magdalena Mielczarek w Górze wraz z nauczycielkami. Panią Izabelą Kucharską, która uczy języka niemieckiego i jest koordynatorem wymiany. Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję pani dyrektor oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie wideokonferencji. Powiat Górowski otrzymał środki finansowe z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Celem przyznania tych grantów są działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Pierwszy wniosek został złożony w ramach projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19. Otrzymano na ten cel grant w wysokości 47 057 zł. W ramach tych środków można sfinansować między innymi zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów i środków dezynfekcyjnych. W ramach drugiego projektu pod nazwą Wsparcie Dolnośląskich DPS otrzymano grant w wysokości 100 050 zł. Grant ten będzie przeznaczony na wypłaty dla personelu Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu z uwzględnieniem pracujących przy łóżkach mieszkańców w wysokości 1450 zł brutto. Dodatki wypłacane będą przez okres 3 miesięcy. Wsparcie będzie udzielane pracownikom mającym bezpośredni kontakt z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, pracującymi w stanie zagrożenia zdrowia. W dniu 9 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu obchodzono święto pieczonego ziemniaka. Z tej okazji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat pochodzenia i historii ziemniaka. Wykazali się pomysłowością oraz twórczym działaniem, wymieniając i wymyślając potrawy, które można wykonywać z ziemniaków. Ponadto każdy z uczestników obchodów mógł sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując quiz „Co wiem o jesieni”. Na ręce pani dyrektor jeszcze raz składam podziękowania. W dniu 12 października wspólnie z wicestarostą Andrzejem Rogalą w imieniu zarządu powiatu przekazaliśmy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze 31 sztuk specjalistycznych indywidualnych masek do aparatów ochrony układu oddechowego. W dniu 13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. W związku z tym Zarząd Powiatu Górowskiego przekazał promesę na kwotę 2000 zł na ręce Mirosława Sosny, prezesa spółki Nowy Szpital we Wschowie, która odpowiada za zabezpieczenie ratownictwa medycznego na terenie powiatu górowskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup artykułów medycznych oraz sprzętu na potrzeby górowskich ratowników. W dniu 14 października jubileusz 35-lecia pracy obchodził pan Eugeniusz Jaworski, pracownik Wydziału Komunikacji. Panu Eugeniuszowi jeszcze raz życzymy kolejnych owocnych lat pracy.
W związku z pandemią koronawirusa powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej miały skromny, choć bardzo podniosły charakter. W imieniu Zarządu Powiatu w obecności skarbnika powiatu górowskiego pana Wiesława Pospiech oraz pani Katarzyny Antolak, pełniącej obowiązki naczelnika Wydziału Oświaty i wicestarosty Andrzeja Rogali, złożyłam pedagogom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom oświaty gratulacje i życzenia. Kwiaty oraz listy gratulacyjne odebrali pani Magdalena Mielczarek, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze, pani Ewa Gano, dyrektor Zespołu Szkół w Górze, pan Krzysztof Mielczarek, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze, pan Bernard Bazylewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze oraz pani Justyna Dąbrowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu. Nagrodę starosty Górowskiego za bardzo dobre wyniki w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymali pan Mirosław Wesołowski z Liceum Ogólnokształcącego imieniem Adama Mickiewicza w Górze, pani Inga Ozdoba-Stanek z Zespołu Szkół w Górze oraz pan Krzysztof Łomnicki z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze. W dniu 15 października na ręce dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, pana Piotra Grochowiaka, nowy szpital we Wschowie, który odpowiada za ratownictwo medyczne oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na naszym terenie, przekazał na potrzeby Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu sprzęt medyczny. Placówka otrzymała dwa pulsoksymetry, czyli urządzenia badające poziom natlenienia krwi tętniczej, fartuchy ochronne, przyłbice, maseczki oraz gogle. Sprzęt w imieniu prezesa Mirosława Sosny przekazał pan Patryk Maćkowiak, dyrektor operacyjny nowego szpitala we Wschowie. W tym wydarzeniu uczestniczyłam wspólnie z wicestarostą Andrzejem Rogala. W dniu 16 października dzięki współpracy burmistrz Góry, prezesa nowego szpitala we Wschowie oraz starosty Górowskiego udało się pozyskać na potrzeby mieszkańców powiatu górowskiego szereg nowoczesnych urządzeń medycznych. Do zespołów ratownictwa medycznego trafiły 23 pulsoksymetry napalcowe. Są to urządzenia badające poziom natlenienia krwi tętniczej, inaczej natlenienia organizmu. Pulsoksymetr wskazuje poziom saturacji, czyli stopień nasycenia krwi tętniczej tlenem. Do górowskiej wieczorynki, czyli nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, trafił także kardiomonitor, czyli specjalistyczne urządzenie do monitorowania funkcji życiowych pacjenta, będącego pod stałym nadzorem medycznym. Sprzęt ten został przekazany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach realizacji projektów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dziękujemy wojewodzie dolnośląskiemu, panu Jarosławowi Obremskiemu za wsparcie w walce z COVID-19. W dniu 16 października jubileusz 30-lecia pracy zawodowej obchodził kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, pan Tadeusz Juska. W dniu 16 października wicestarosta Andrzej Rogala spotkał się z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, panem Leszkiem Lochem. Spotkanie dotyczyło utrzymania dróg wojewódzkich mających przebieg na terenie powiatu górowskiego. W dniu 19 października 2020 roku podpisano umowę na realizację zadania w zakresie utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 1110D Wąsosz-Pobiel na odcinku 3,4 km.
Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z gminą Wąsosz, która udzieliła pomocy finansowej w wysokości 45 tysięcy. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace. Ścinka poboczy o grubości do 10 cm i utwardzenie pobocza stłucznia kamiennego. Wartość kosztorysowa robót 183 608 zł 71 groszy brutto. W przetargu uzyskano kwotę 92 840 zł 40 groszy. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo drogowo-melioracyjne spółka jawna Andrzej Skoczylarz i Krzysztof Głuszko z Góry. Oprócz tego w ramach bieżącego utrzymania dróg na tym odcinku trwa wycinka krzewów. Dziękuję radnej Grażynie Owczarek, która przekonała burmistrza Wąsosza do wspólnej realizacji tego zadania. 19 października przekazano plac budowy, czyli pomieszczenia w budynku byłego ośrodka zdrowia znajdującego się przy ulicy Armii Polskiej 8 w Górze. Wykonawcy prac remontowych. Roboty budowlane przeprowadzi górowska firma PSB Ewan spółka z o.o. Wydzielone pomieszczenia w budynku należącym do powiatu górowskiego są przygotowane na potrzeby ambulatorium, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej. Dziękuję radnym za wsparcie działań, a w szczególności wicestaroście Andrzejowi Rogala, radnej Urszuli Szmedyńskiej, radnemu Markowi Biernackiemu, radnemu Ryszardowi Wawer. W dniu 20 października miało miejsce otwarcie ofert na wykonanie zadania pod nazwą konwersja mapy wektorowej budynków w postaci wektorowej do postaci obiektowej oraz wygenerowanie dla nich kartotek w bazie programu EWOPIS na obszarze powiatu górowskiego. Wartość zadania 70 tysięcy brutto. Złożono 5 ofert. Najniższą o ofertę w kwocie 46 300 zł złożyła firma Geodezja Gabriela Hałat z Krakowa. Termin realizacji zadania do 16 grudnia bieżącego roku. W dniu 21 października na posiedzeniu zarządu powiatu ustalono, że w związku z pandemią COVID-19 na czwarty kwartał zostaną wprowadzone 50% bonifikaty dla najemców. Dziękuję tym wszystkim radnym, którzy wystąpili z taką inicjatywą. Na wniosek radnego Ryszarda Pietrowiak w dniu 22 października zostały wycięte krzewy na drodze powiatowej w miejscowości Głobice oraz załatano dziury w ramach bieżącego utrzymania dróg. W dniu 22 października dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Ligota w zakresie wymiany nawierzchni chodnika. Przedsięwzięcie to zrealizowano wspólnie z gminą Góra z dofinansowaniem do 50%. Przypominam, wartość kosztorysowa zadania wynosiła 403 314 zł 54 grosze. W przetargu uzyskano kwotę 277 380 zł. W ramach finansowania zadania wykonano nawierzchnię chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznej, zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm, umocniono płytami betonowymi ażurowymi skarpy rowu, zamontowano poręcze ochronne i wykonano zmianę organizacji ruchu. Dziękujemy burmistrz Góry za współpracę przy realizacji tego i innych działań. Dziękuję również radnemu Franciszkowi Nakonecznemu, który zabiegał o realizację tego zadania. Zarząd powiatu, uwzględniając zgłaszane potrzeby i wnioski przez mieszkańców powiatu dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, podjął decyzję o przeprowadzeniu jeszcze przed okresem zimowym remontu w zakresie poprawy stanu nawierzchni dróg. Podpisano umowę z firmą S-Probud ze Stargardu, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, która w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu górowskiego
wbuduje około 657 ton emulsji asfaltowej i grysu przy użyciu remontera drogowego typu patcher. Jest to efektywna i polecana metoda remontów dróg o małym i średnim natężeniu ruchu drogowego. Wartość robót po przetargu to kwota brutto 223 846 zł 47 groszy. Aktualnie trwa odbiór techniczny. 26 października podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne Drogomel, spółka jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko z Góry na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020 na 2021. Wartość zamówienia to 636 876 zł. Od dnia 27 października do 2 listopada druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Górze i Radosławiu wspierali pracowników Górowskiego Punktu Pobrań Wymazów Drive-Thru. Strażacy wykonywali zadania administracyjne, przyspieszając w ten sposób pracę medyków. Druhom gratulujemy godnej do naśladowania postawy w tak trudnym okresie pandemii gminie Góra oraz OSP Stara Góra i Radosław. Dziękuję za współpracę w tym zakresie. W miejscowościach Siciny, Łękanów oraz Karów prowadzone są prace związane z udrożnieniem przepustów melioracyjnych pod drogami powiatowymi 1069D relacji Siciny-Tarpno, 1090 relacji Łękanów-Niechlub oraz 1095 relacji Karów-Wągroda. Zadanie podjęto w związku z interpelacjami złożonymi przez radnych powiatowych Mariolę Szurynowską i Marcina Jóźwiaka. Usługę wykonała spółka technika komunalna Tekom z Góry. Dnia 3 listopada zakończył się remont dachu zespołu szkół imieniem generała Sylwestra Kalwiskiego w Górze. Remont wykonywany był przez firmę usługi blacharsko-dekarskie Zbigniew Zaleski. Zakres prac obejmował wykonanie naprawy pokryć dachowych papą termozgrzewalną, posmarowanie powierzchni dachu abizolem D z zakitowaniem uszkodzeń oraz obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej. Koszt remontu wyniósł 27 391 zł 4 grosze. W tym miejscu dziękuję dyrekcji zespołu szkół za zaangażowanie w projekt. W dniu 5 listopada wicestarosta Andrzej Rogala spotkał się z burmistrzem Wąsosza Pawłem Niedźwiedziem w Kamieniu Górowskim celem dopracowania szczegółów współpracy dotyczącej remontów dróg powiatowych mających przebieg na terenie gminy Wąsosz. 6 listopada jubileusz 20-lecia pracy zawodowej obchodził pan Zbigniew Gorol. W imieniu pracowników urzędu gratulacje, list oraz kwiaty złożyli starostowie. 10 listopada Zarząd Powiatu Górowskiego udzielił pełnomocnictwa prezydentowi miasta Legnica panu Tadeuszowi Krzakowskiemu, pełniącemu rolę lidera zintegrowanych inwestycji terytorialnych Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w imieniu Powiatu Górowskiego na opracowanie dokumentu pod nazwą Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. Gmina Legnica ogłosiła zamówienie publiczne na wybór wykonawcy wyżej wspomnianej strategii. Powiat Górowski zgłosił następujące propozycje. Pierwsze. Instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji do atmosfery oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Drugie. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji do atmosfery oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
Trzecie, włączenie powiatu górowskiego z siecią Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej wraz z miejscami przystankowymi, oznakowaniem poziomym i pionowym oraz barierami bezpieczeństwa w ramach wzmocnienia atrakcyjności turystycznej powiatu i szerszego udostępnienia walorów przyrodniczo-historycznych. 11 listopada wspólnie władze gminy Góra i powiatu złożyły kwiaty pod pomnikiem niepodległości w Górze. Ze względu na pandemię uroczystości miały skromny charakter, zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Dziękuję za udział w uroczystości. 12 listopada na wniosek starosty górowskiego wojewoda dolnośląski przekazał środki ochrony osobistej na potrzeby pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Do DPS-u trafiło 300 sztuk kombinezonów, 5000 sztuk rękawiczek, 200 fartuchów, 2000 sztuk maseczek trójwarstwowych oraz po 50 sztuk półmasek typu FFP2 i FFP3. Przekazane środki pochodzą z rządowych rezerw materiałowych. Tym samym dziękuję panu wojewodzie Jarosławowi Obremskiemu za przekazane środki na potrzeby DPS we Wronińcu. W dniu 18 listopada wspólnie z panem Andrzejem Maćkowiak, naczelnikiem Wydziału Budownictwa, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami spotkałam się z panem Kamilem Kucharskim, kierownikiem nadzoru wodnego w Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Rozmawiano o działaniach związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowej. W dniu 18 listopada w Starostwie Powiatowym w Górze z inicjatywy radnych powiatowych Marioli Szurynowskiej, Ryszarda Pietrowiak i Marcina Jóźwiak odbyło się spotkanie z panem Michałem Frąckowiak, pełniącym obowiązki wójta gminy Niechlów. Rozmawiano o współpracy samorządów w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich mających przebieg na terenie gminy Niechlów. 19 listopada miał miejsce odbiór robót zadania pod nazwą budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu scalanie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski. Zadanie realizowało przedsiębiorstwo transportowo-budowlane spółka ZOO z Wrocławia. Inwestorem jest powiat górowski. Całkowita wartość zadania to 3 453 840 zł. Powstały 4 odcinki dróg o łącznej długości 4,22 km, o szerokości 3,5 m z mijankami. Umocniono kruszywem pobocza gruntowe, wykonano zjazdy do gruntów, przebudowano rowy w pasie dróg, wykonano konserwację istniejących rowów przydrożnych, przepusty pod drogą, dokonano rekultywacji starych dróg i nasadzeń zadrzewień. Dziękuję tym wszystkim osobom, dzięki którym udało zrealizować się ten projekt. Dziękuję naczelnikowi Wydziału Geodezji i Katastru, panu Piotrowi Jankowskiemu za zaangażowanie przy realizacji tego zadania. Dziękuję wszystkim mieszkańcom wsi Naratów, a szczególnie pani Marii Gancarz, panu Witoldowi Góral, panu Bogusławowi Sikorskiemu i panu Patrykowi Wolny. Dziękuję wykonawcy i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego. Jak jesteśmy przy temacie dróg, to chciałam zaznaczyć, że w okresie od 1 czerwca bieżącego roku do 30 listopada bieżącego roku na drogi wydaliśmy kwotę 1 151 156 zł 44 grosze. W dniu 23 listopada, jubileusz 30-lecia pracy zawodowej, obchodził pan Bernard Bazylewicz, dyrektor
Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Z tej okazji złożono gratulacje, wręczono kwiaty i list. Najmłodsi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu brali udział w projekcie Global Code Week, którego celem było propagowanie nauki programowania u dzieci. Patronat honorowy projektu objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji. Uczniowie realizowali wybrane zadania z projektu, ucząc się i jednocześnie doskonale bawiąc. Dnia 24 listopada zakończył się remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym imieniem Adama Mickiewicza w Górze. W ramach prac wykonano wzmocnienie parkietu poprzez szlifowanie, cyklinowanie oraz pomalowanie całej sali. Koszt remontu przekroczył 20 tysięcy. W tym miejscu dziękuję dyrekcji i pracownikom szkoły za zaangażowanie. W okresie międzysesyjnym wszelkie płatności, w tym zobowiązania, były dokonywane terminowo i zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiły jakiekolwiek zatory płatnicze, nie utracono płynności finansowej. Teraz przedstawię krótką informację na temat działań dotyczących uruchomienia szpitala tymczasowego. Na posiedzeniu zarządu powiatu w dniu 21 października podjęto decyzję o zainteresowaniu organów państwa możliwością utworzenia szpitala tymczasowego w Górze na bazie obiektów po byłym szpitalu. Aktualnie budynki stanowią własność syndyka Masy Upadłości PCZ Góra. W dniu 26 października uzyskano pisemną zgodę od syndyka pana Piotra Habudy na wejście na teren szpitala celem dokonania wizji lokalnej i ustalenia, czy obiekty stanowiące składnik masy upadłości nadają się na szpital tymczasowy. W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby. Pan Patryk Maćkowiak, przedstawiciel nowego szpitala we Wschowie. Pan Zbigniew Ćwiertniak, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Górze. Przedstawiciele syndyka pan Zenon Uglik i pan Mariusz Kowalski. W imieniu burmistrz Góry pan Piotr Głowacki, naczelnik Wydziału Realizacji i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Górze. Pan Andrzej Maćkowiak, naczelnik Wydziału Budownictwa, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze oraz starosta górowski. Komisyjnie dokonano przeglądu pomieszczeń, które mogą być zakwalifikowane pod działalność szpitalnego oddziału tymczasowego. Z tego spotkania sporządzono notatkę, która została przesłana do wojewody dolnośląskiego. W dniu 27 października, po uzyskaniu kolejnej pisemnej zgody od syndyka na wejście do budynków znajdujących się przy ulicy Hirschfelda, dokonano obmiaru pomieszczeń celem sporządzenia wstępnych kosztorysów związanych z przystosowaniem obiektu i jego uruchomienia na potrzeby szpitala tymczasowego. 28 października nastąpiło przekazanie wstępnych kosztorysów prac budowlanych oraz medycznego kosztu uruchomienia szpitala tymczasowego do wojewody dolnośląskiego. 29 października Kancelaria Syndyka Piotra Habudy przedstawiła stanowisko w sprawie dzierżawy pomieszczeń lub sprzedaży majątku. W okresie między 30 października a 16 listopada miały miejsce kontakt ze starostą lubińskim, starostą głogowskim, spotkania z burmistrz Góry, kontakt z rzecznikiem KGHM panią Anną
Osadczuk oraz z panem Marcinem Ścieżka, wiceprezesem zarządu, dyrektorem do spraw medycznych Miedziowego Centrum Zdrowia SA. W dniu 19 listopada z inicjatywy burmistrz Góry odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania wszystkich działań związanych z uruchomieniem szpitala tymczasowego. W spotkaniu udział wzięli pani burmistrz, prezes nowego szpitala we Wschowie, wicestarosta Andrzej Rogala i starosta Górowski. Przy okazji dziękuję gminie Góra oraz radnym koalicyjnym za pomoc przy działaniach związanych z uruchomieniem placówki. W dniu 19 listopada gmina Góra i starostwo powiatowe przygotowały wspólnie projekt lub jak to woli wniosek formalny, który został uzupełniony o analizy między innymi zachorowań. Wniosek ten w dniu 20 listopada przekazano do służb wojewody dolnośląskiego. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani starosto. Czy są jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Mam pytanie dotyczące próby uruchomienia tego szpitala covidowego. Chodzi mi o tą ekspertyzę, o której pani mówiła, że została przeprowadzona w październiku. Ja mam w związku z tym takie pytanie, ponieważ krążą takie wiadomości, no nie tylko, że tam są problemy z dachem, który zalewa po prostu w przypadku deszczu, ten dach przecieka. Także były jakieś wcześniej, jak funkcjonował szpital, problemy z ogrzewaniem. W jaki sposób to sprawdzono, czy to nie zaszkodzi powstaniu, ewentualnemu powstaniu tego szpitala? Rozumiem, że to koniec pytania, nie, tak? Nie, ja mam kilka następnych, tylko po kolei. Dobrze, to może pani starosta, proszę odpowiedzieć od razu. Popowie pan wicestarosta. Przepraszam, analiza, którą żeśmy przygotowała, którą przygotowaliśmy, również zawierała analizę, jeżeli chodzi o konieczność wykonywanych prac remontowych w zakresie no, podstawowego uruchomienia, tak, budowlanych łącznie, to był zakres budowlany, zakres sieci centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, zasilania tlenowego. Czyli proszę bardzo kontynuować, panie radny. Przepraszam, czyli nie wiadomo, czy ten na przykład system ogrzewania po tych kilku latach będzie funkcjonował. Założyliśmy, że jest potrzeba, że tak powiem, modernizacji z uwagi na to, że no są jakieś tam, mogą być ewentualnie jakieś zniszczenia, czy ubytki, czy zdewastowania. Ale w tym zakresie. Mam jeszcze takie bardzo konkretne pytanie związane z tym systemem, bo krążą takie plotki, że tam po prostu kaloryfery zostały usunięte, ukradzione lub właściciel je gdzieś tam zabrał. Czy te kaloryfery czy w ogóle tam są? Są kaloryfery. Dobrze, i mam następne pytanie. Bo KGHM ma za zadanie utworzenie od strony tej takiej technicznej szpitala covidowego. Jaka jest odpowiedź? Materiały zostały wszystkie przygotowane, tak jak pani starosta w swoim sprawozdaniu przekazała. Zostało zrobione podsumowanie tych wszystkich naszych działań dotychczas, zgodnie z wyceną mniej więcej kosztów uruchomienia. W tym opracowaniu zostały również przedstawione, może inaczej, nie tyle co przedstawione, ale stwierdzone, że jest operator, który jest w przypadku uruchomienia takiego szpitala i będzie prowadził taką działalność i to zostało przekazane wszystko w formie takiego właśnie
wniosku do służb wojewody i w tej chwili czekamy na... Czyli odpowiedzi na razie nie ma. Mam jeszcze takie kolejne, ostatnie już pytanie dotyczące tego szpitala. A czy była rozłożona taka koncepcja, może łatwiej by było taki szpital utworzyć w miejscu ambulatorium? No oczywiście on by był mniejszy, ale byłyby większe szanse na utworzenie takiego szpitala. Czy taka koncepcja była rozważana? Proszę bardzo, pani starosta, proszę włączyć. Proszę włączyć, bo odwrotnie. Był brany pod uwagę tylko budynek po byłym szpitalu, tak. Aha, chodzi o czas, jak pan dobrze wie, w przychodni jest aktualnie prowadzony remont. No można było go, no tak myślę, na głos przekierować w sprawie utworzenia szpitala. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania pan radny ma? Tak, panie radny, jak pan jest wiadomo. Sekundkę, tak? Proszę, niech, bo mówił pan, że to ostatnie pytanie, tak? Dotyczące szpitala. Rozumiem. To dobrze, to proszę pan starosta, niech odpowie i zamkniemy ten... Jak panu wiadomo, zresztą to było też i w tym okresie, kiedy był pan członkiem zarządu, jest tam szereg podmiotów, które realizują pewne usługi. Były podpisywane umowy długoterminowe, w związku z tym nawet wypowiedzenie takich umów to jest jakiś określony czas. Ale to nie chodzi o to, żeby też wypowiadać umowy i żeby... podmioty te, że tak powiem, przestały świadczyć, nie stać nas na co, żeby na przykład nie funkcjonowało ambulatorium przez jakiś czas, które robi badania dla mieszkańców. Także myślę, że to akurat ma kierunek taki dość problematyczny, to co pan przedstawił. Dobra, dziękuję. Mam następne pytanie, teraz dotyczące wiadomości publikowanych w internecie, bo nie wiem do kogo kierować, kto sprawuje jakiś tam nadzór czy kontrolę nad tym. Chodzi mi o informację opublikowaną 27 listopada. Dotyczy kursowania autobusu przez firmę Mila, która, tu jest podpisane, prezes zarządu stwierdza, cytuję, zawiesza się wszystkie połączenia autobusowe. Jednocześnie w tym samym dniu wszedłem na stronę tej firmy i tam są raz, dwa, cztery kursy do Leszna i cztery kursy z Leszna do Góry. Więc no nie wiem, ktoś, kto sprawuje jakiś nadzór nad tym, no żeby, jeżeli publikuje tego typu informacje, żeby ludzi chyba no, nie wprowadzał w błąd. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Informacja była opublikowana na podstawie informacji, jaką otrzymaliśmy od... Ja wiem, jeżeli... A było to bodajże chyba w czwartek czy w piątek. Więc jeżeli Mila zmieniła swoją decyzję, no to powinna nas też poinformować o tym. Nie? Ale nie, mi nie chodzi o to, co robi Mila, tylko co robi ta osoba, która to umieszcza. Mogła po prostu zajrzeć na ich stronę. Tam jest, że od 9 listopada te autobusy kursują. A ona tu podaje, Mila, że od 9 są zawieszone. Tylko tyle, żeby po prostu, jeżeli ten ktoś, kto to publikuje, no jakoś, no... Ja nie wiem, panie radny, tak się zastanawiałem, bo ja widziałem tę informację, że tam nie było po prostu jakiejś literówki, że tam nie powinno być 29 listopada. Ale w którym... To tam jest 09 listopad i tak dalej. No ale to nie będziemy tego rozstrzygać tutaj w tym momencie. Nie, tylko chodzi mi, żeby no jakoś... Rozumiem. Przyłożyć się, dobrze. Przykładamy się, także proszę no nie, się ja nie martwić. Wiem, kto ma się przykładać, to nie było do pana, czy tam... No, ale no, okej, mówię, wszyscy ten, tutaj jako radny. Sprawuje jakiś tam nadzór nad tym. Mam pytanie, bo na poprzedniej sesji była mowa o tym, że został złożony wniosek do KGHM na środki, które miały posłużyć na no, remont czy wyposażenie kotłowni w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Wąsoszu. To miało być rozstrzygnięte na przełomie października i listopada. Czy coś na ten temat wiadomo? Proszę bardzo, pan wicestarosta. Wniosek, który składaliśmy, był bodajże na początku miesiąca czerwca i w tym okresie jeszcze nie było, że tak powiem, drugiego nawrotu pandemii. Od niej oczekiwaliśmy, bo taką informację, byliśmy w posiadaniu takiej informacji, że ma się zebrać Rada Nadzorcza tej fundacji. To miało być na przełomie października, listopada.
Na chwilę obecną nie mam żadnej informacji, ale znając, to znaczy no, sytuacja, jaka w tej chwili panuje, więc podejrzewam, że wszystkie środki w tej chwili, które KGHM może zaangażować, to są właśnie kierowane na walkę z COVID-em. Jak panu wiadomo, KGHM w imieniu Skarbu Państwa realizuje w tej chwili 3 szpitale na terenie województwa dolnośląskiego, tymczasowe szpitale. To są to szpitale w miejscowości Wrocław, Bolesławiec. Przepraszam, Legnica, Lubin, Wałbrzych. I w tej chwili no, podejrzewam, że dopóki sytuacja nie ustabilizuje się, to Fundacja KGHM po prostu nie rozpatruje tych wniosków z uwagi na to, że macierzysta jednostka nie przekazuje do funduszu środków. Proszę bardzo, panie radny, proszę. Z tym ogrzewaniem. Proszę. Jaka jest sytuacja z ogrzewaniem w takim razie w Wąsoszu? Czy ta dotychczas funkcjonująca kotłownia zapewnia ogrzewanie? Na tym etapie tak. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam tylko dwa pytania. Proszę bardzo. Bo tutaj pani starosta mówiła o tych zgłoszonych projektach do tego ZIT, coś tam, wiemy o co chodzi. Czym się kierowano, wybierając właśnie takie projekty, a na przykład, bo tam nigdzie nie ma na przykład domu pomocy społecznej, ale na przykład zespół szkół, na przykład dom pomocy społecznej nie jest przewidziany do termomodernizacji, a zespół szkół jest przewidziany. PCD, budynek, oczywiście budynki, budynek PCD-u jest przewidziany do termomodernizacji. Czym się państwo jako członkowie zarządu kierowali, no, wybierając takie propozycje do działania? Proszę bardzo, pan wicestarosta. Jak sama nazwa mówi, ZIT-y to są zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli wykraczające, że tak powiem, poza obszar jednej jednostki, czyli załóżmy obejmuje kilka gmin bądź kilka powiatów. Więc wytyczne, czym żeśmy się kierowali? No, one generalnie tutaj jakby narzucają wskazywanie takich inwestycji, które mogłyby być na przykład na tych obszarach realizowane. Jeżeli chodzi, załóżmy, wybierając typowo DPS, to jest to tak zwana inwestycja bardziej punktowa, a nie wykraczająca poza obszar, a inaczej, obejmująca obszar kilku gmin czy kilka powiatów. I to było główne. No ale przepraszam, czy ja dobrze rozumiem? Proszę. Dom pomocy społecznej no, ma pacjentów podopiecznych z różnych gmin czy powiatów, czyli wykracza ponad... Ale chodzi o zakres realizowania inwestycji. No ale czym się różni na przykład termomodernizacja zespołu? No taka jest idea ZIT-ów. ZIT-y obejmują obszar więcej niż na przykład jednej gminy czy jednego powiatu. No ale jakby pan mi mógł spróbował wytłumaczyć, czym się różni termomodernizacja zespołu szkół i domu pomocy społecznej? Że dom pomocy społecznej nie może, bo tak zrozumiałem, a zespół szkół może. Myśmy nie wskazali, że nie może. Nie mówimy, że nie może, tylko założeniem ZIT-ów jest, żeby inwestycje, które będą realizowane, żeby miały jak największy zasięg. Terytorialny. Tak, i wskazaliśmy, że na przykład fotowoltaika czy termomodernizacja jest takim kierunkiem, gdzie po prostu większość powiatów będzie chciała takie zadania realizować. I w późniejszym czasie odbyła się również taka wideokonferencja, czy konferencja online, gdzie było podsumowanie zgłaszanych, że tak powiem, bo to jeszcze może nie wprost zadania, ale mieliśmy konieczność opracowania tak zwanych fiszek. I tam właśnie podaliśmy między innymi fotowoltaikę i jak się później okazało przy podsumowaniu, to te zadania uzyskały tak jakby największą akceptację z większości gmin. Nie, ale bo nie przekonał mnie pan, nie bardzo rozumiem, dlaczego na przykład ten dom pomocy społecznej
nie może, a zespół szkół może. Proszę bardzo, pan wiceprezydent. Ja nie mówię, że nie może. No ale nie został zgłoszony. Tylko zgłosiliśmy te zadania, które mogą uzyskać jak największą akceptację. I tak w efekcie tak było. Przedstawicieli poszczególnych gmin czy powiatów? Tak. Czyli rozumiem, że większość, powiedzmy, tych przedstawicieli nie chciała, żeby termomodernizacja objęła Dom Pomocy Społecznej. No wiemy co, to znaczy wiemy co, ale inne gminy po prostu nie zgłaszały takich wniosków. No przyznam, że no dalej nie rozumiem. No ale to może w czasie przerwy czy jakimś... Może się uda wyjaśnić. Właśnie. I mam ostatnie pytanie. Czy to, że gmina Niechlów złożyła wniosek do sądu administracyjnego, jakieś rodzi konsekwencje dla powiatu? Chodzi o drogę. Proszę bardzo, pan wiceprezydent. Gmina Niechlów faktycznie złożyła skargę na naszą uchwałę, zarzucając no, szereg tam różnych, że tak powiem, nieprawidłowości, przy czym my wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uznanie tej skargi, ale z innych przyczyn niż wskazywała gmina Niechlów. Po prostu uchwała Samorządu Województwa Dolnośląskiego została zaskarżona przez jeden z powiatów i Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Samorządu Województwa Dolnośląskiego. I w tym zakresie, jeżeli chodzi o drogę 330, bo to chodziło między innymi o drogę wojewódzką 330, uznaliśmy, że po prostu uznajemy tą skargę i podejmujemy działania o przejęciu tej drogi w innym trybie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Uzupełniające pytanie, czy ja rozumiem, no nie dostaliśmy już tej obwodnicy starej? Czy ja dobrze zrozumiałem? Ale proszę bardzo, pan wiceprezydent. Kto miał dostać tą obwodnicę? Bo pan powiedział, że została zakwestionowana uchwała. Tak. Czy to ta uchwała, która przekazywała... Nie. Jakaś inna, dotycząca innej sprawy. Znaczy uchwała tak? Dotycząca gminy nie... Powiat Bogowski zaskarżył uchwałę Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie drogi 330. Bo tak pan powiedział, że zrozumiałem, że to chodziło o obwodnicę. Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego między innymi była podejmowana też tutaj nasza uchwała i ta została uchylona i w związku z tym z tego powodu, o którym powiedział pan tutaj wicestarosta, złożyliśmy wniosek o uznanie tej zaskarżenia tej uchwały właśnie z tego powodu. Ja może tylko dopowiem, że w momencie kiedy podejmowaliśmy naszą uchwałę, to w obrocie prawnym funkcjonowała jeszcze uchwała Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Ona była w obrocie prawnym. Po uprawomocnieniu się starostwo powiatowe w Głogowie zaskarżyło. Dobra, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu szóstego, piątego, przepraszam, interpelacje i zapytania. Przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, artykuł 21 ust. 10, 11 i 12, interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu, powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest obowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Czy są w tym momencie jakieś interpelacje czy zapytania na piśmie? Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Ja pozwolę sobie przeczytać, ona jest króciutka. W dobie pandemii najbardziej zagrożoną częścią populacji są osoby starsze, chorujące na różne przewlekłe choroby. Jednym z miejsc zgromadzących takie osoby na terenie naszego powiatu jest Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu. We wszystkich okolicznych powiatach, w tych instytucjach bardzo wcześnie pojawił się koronawirus, w skrajnych przypadkach wywołując zgony mieszkańców. Bardzo długo DPS leżące na terenie powiatu górowskiego
Temu zagrożeniu się opierał dzięki działaniom podjętym przez dyrektora oraz odwadze i samozaparciu pracowników. Jaka jest obecnie sytuacja w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu? Jakie zostały podjęte działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i ich podopiecznym? Jak sobie radzą pracownicy pracujący w warunkach zagrożenia zarażeniem? Jakimi środkami ochrony osobistej dysponują? Czy w związku z pracą w tych warunkach otrzymają dodatkową gratyfikację finansową? No tu już częściowo pani starosta mówiła o tych pieniądzach. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tak, ale tu bardziej chodzi o to, co się dzieje w samym domu. Dobrze, dobra. Dziękuję serdecznie. Czy są jeszcze jakieś interpelacje i zapytania w tym punkcie? Jeśli nie widzę, to ogłaszam 10 minut przerwy, zanim przejdziemy do następnego punktu na wywietrzenie sali.
Wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2020-2038. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska komisji. Jeszcze raz pani, proszę włączyć. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2020-2038. Dziękuję bardzo. Przypominam państwu, że już tradycyjnie punkt 6 i 7, czyli tę zmianę budżetową, będziemy omawiać razem. Otwieram dyskusję i bardzo prosiłbym pana skarbnika o przybliżenie tematu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, tutaj omówię najpierw autopoprawkę, którą w dniu dzisiejszym na posiedzeniu zarządu została wprowadzona do obydwu tych uchwał, czyli do uchwały w sprawie wieloletnich prognozy finansowej i do uchwały budżetowej. A wynika ona z faktu, iż decyzją z piątku została nam przyznana kwota 71 tysięcy złotych jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to kwota z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Jest to tak zwane 500+ dla nauczycieli, doskonale państwo wiecie. I w tym momencie wprowadzenie po stronie wydatków subwencji jest wyłączną kompetencją Rady. Dlatego zarząd dzisiaj szybciutko jeszcze przyjął tą autopoprawkę, czyli wprowadzamy, autopoprawka polega na tym, że wprowadzamy po stronie dochodów, czyli w załączniku numer 1 uchwały budżetowej zwiększenie o 70 tysięcy subwencji i w załączniku numer 2 zwiększenie wydatków o to 71 tysięcy w dziale 801. W przypadku WPF-u spowoduje to zmianę w załączniku numer 1 w kolumnie numer 1, czyli dochody ogółem do 2020 roku, kolumny numer 1.1, czyli dochody bieżące w 2020 roku oraz kolumnę 1.1.3, czyli dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz na stronie trzeciej w kolumnie numer 2 jest to dla 2020 roku, czyli wydatki ogółem i kolumna 2.1 wydatki bieżące. Także takie zmiany. Pozostałe elementy uchwały WPF i budżetu, tak jak państwo mieliście w uzasadnieniu pierwotnym, czyli jakby aktualizujemy stan planistyczny dochodów i wydatków do potrzeb, wiadomo, końcówka roku, czyli praktycznie porządkujemy budżet. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy najpierw do przegłosowania pierwszej autopoprawki. Autopoprawka polegająca na zmianie załącznika numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w tym brzmieniu, które przedstawił tutaj pan skarbnik. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2038? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta 10 głosami za. Teraz przechodzimy do głosowania za przyjęciem całej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2020-2038 wraz z wprowadzoną autopoprawką? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2020-2038 została przyjęta 10 głosami za. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu górowskiego na 2020 rok.
Proszę ponownie przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu górskiego na lata 2020. Dziękuję bardzo. Czy są tutaj jeszcze jakieś pytania? Chyba nie. W związku z tym przechodzimy do głosowania autopoprawki. Autopoprawka w brzmieniu, którym przedstawił pan skarbnik. Projekt uchwały poprawionej państwo otrzymaliście przed sesją. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta 10 głosami za i przechodzimy do głosowania nad całym projektem uchwały wraz z autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu górskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu górskiego na 2020 rok została przyjęta 10 głosami za. Przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/117/2020 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/117/2020 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego. Proszę przewodniczącego Komisji Geodezji, Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Spraw Publicznych o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Geodezji, Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Spraw Publicznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego została przyjęta 10 głosami za. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu górowskiego. Proszę przewodniczącego Komisji Geodezji, Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Spraw Publicznych o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Geodezji, Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Spraw Publicznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu górowskiego?
Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku, kto jest przeciw, czerwonego, kto się wstrzymał, żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 9 głosów za. Przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Proszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska Komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji projekt powyższej uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta 9 głosami za. Chciałem tylko powiedzieć, że ta petycja dotyczy uruchomienia przewozów autobusowych dla uczniów na trasie Wąsosz-Góra. Przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Ponownie proszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska Komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również projekt powyższej uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Petycja ta dotyczyła, była to petycja mieszkańców wsi Wieżowic Wielkich, Grabowna i Zawieścic w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1084D. Przechodzimy do punktu 13. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia kolejnej petycji. Proszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska Komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji projekt powyższej uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta 10 głosami za. Chciałem poinformować, że petycja ta dotyczyła wystąpienia do rządu RP z wnioskiem o przejęcie budynku szpitalnego w Górze przy ulicy Hirschfelda i utworzenia w nim szpitala dla chorych na COVID-19. Przechodzimy do punktu 14. Przyjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji o przedstawienie stanowiska Komisji. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 6 głosami za, 0 przeciw, przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Ja mam takie pytanie, bo dotychczas no, przynajmniej było takie założenie, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz tego, że udostępniał halę uczniom na zajęcia wychowania fizycznego, także prowadził po południu różne zajęcia sportowe czy rekreacyjne. W projekcie uchwały nic na ten temat nie ma. No, jedynie można domniemywać, że zadanie, w paragrafie drugim zadania wykonywane dotychczas przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze od dnia 1 stycznia 2021 roku wykonywane będą przez zespół szkół, ale wprost nigdzie tego nie ma, że będzie zobowiązany zespół szkół do prowadzenia działalności na rzecz, no powiedzmy, innych osób niż uczniów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wicestarosta, tak? Proszę. No, wydaje mi się, panie radny, że właśnie akurat ten paragraf, który pan zacytował, to właśnie o tym mówi, że zadania wykonywane dotychczas przez Powiatowy Ośrodek, one dalej będą wykonywane przez zespół szkół w Górze. Ale jeżeli można zauważyć, w
tym paragrafie drugim, jeżeli ja się mylę, tutaj mamy obecnego pana radcę prawnego, niech mnie sprostuje, ale nie odwołuje się do żadnego aktu prawnego, do jakiejś uchwały, która precyzuje, czym się ma dotychczas zajmował Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tylko tu jest ogólnie dotychczas zadania wykonywane dotychczas. Jeśli ja się mylę, tu powinno w razie czego być odwołanie do konkretnego aktu, na przykład do uchwały, do statutu, no nie wiem, do czegoś tam. Ja myślę, panie, że będzie... tutaj mieliśmy sytuację taką, że Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji miał zakres zadań wyznaczony przez statut bodajże, tak, który regulował, jakie są jego zadania, i zakres tych zadań, które wykonywał Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapewne będzie, znaczy przechodzi na jednostkę, czyli zespół szkół w Górze. Oczywiście szczegółowy zakres wykonywania tych zadań zostanie zapewne określony tutaj przez panią dyrektor, która będzie zarządcą tego ośrodka, ale oczywiście, znaczy zarządcą tego obiektu, ale oczywiście no tutaj czy zarząd, czy my jako tutaj radni, oczywiście będziemy mieli nadzór nad tym, żeby te zadania były wykonywane w podobny sposób. I rozumiem, że tak to, tak jest tutaj, tak sformułowana jest ta uchwała, żeby to w ten sposób wyglądało. Szczegółowo zapewne będzie, tak jak powiedziałem, pani dyrektor jako zarządca tego obiektu wyznaczy, jak on ma funkcjonować, a nad tym wszystkim oczywiście będzie czuwał zarząd, żeby było tak jak najdogodniej dla mieszkańców też. No ale mimo wszystko uważam, że tu powinno być odwołanie do jakiegoś aktu prawnego. Proszę bardzo pani, sekundę. Proszę bardzo pani radna Urszula Szmedyńska. Czym się powinien zajmować, no w tym wypadku no na terenie, powinno się odbywać na terenie hali. Ja mam takie pytanie do pana radcy prawnego. Może jakby pan mógł się ustosunkować do paragrafu drugiego, bo według naszego pojęcia wtedy, tworząc ten projekt uchwały, daliśmy po prostu, że zadania wykonywane dotychczas, no to tak jak wskazujemy, tak, te zadania. Nie musimy je kompatybilnie tam wymieniać, tak? Proszę bardzo, pan radca prawny, ale prosiłbym do mikrofonu, dobrze? Jeżeli chodzi o to, to wiadomo, czym się zajmował ten ośrodek, no bo on został poprzednią uchwałą Rady powołany do życia i wiadomo, miał nadany statut i wiadomo, czym się zajmuje. Więc jeżeli on przejdzie do szkoły, a Rada postanowiła w paragrafie drugim tej uchwały, że przejmuje te zadania, no to te zadania powinien przejąć. Oczywiście no będzie to trochę zmodyfikowane tym, że będzie ten obiekt wchodził w skład szkoły, prawda, czy zespołu szkół. Więc te główne zadania, które on będzie realizował, będą związane z wykonywaniem kształcenia uczniów, a jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, to na pewno zostanie to przez panią dyrektor, która będzie zarządzać tym obiektem, tak zrobione, żeby te zadania nadal były wykonywane. I ten paragraf drugi moim zdaniem jest wystarczający do tego, żeby to jak gdyby przesądzić. Natomiast Rada zawsze ma te kompetencje kontrolne i może po prostu sprawdzić, czy ta uchwała została wykonana w taki sposób, jak jest tu podjęta. Ja myślę tutaj, że to chodzi też o to, że jeżeli mieliśmy przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze statut, który zawierał, w jaki sposób ten ośrodek ma funkcjonować, na jakiej podstawie jest powołany i tak dalej, tego już tutaj mieć nie będziemy, dlatego że hala staje się jakby częścią składową zespołu szkół. I tutaj, tak jak powiedziałem, dyrektor będzie podejmował decyzję, w jakim zakresie ta hala będzie wykorzystywana i jak ona będzie funkcjonowała. I tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj jakby intencja tej uchwały jest taka, nie żeby zawężać funkcjonowanie tego obiektu, tylko żeby on funkcjonował co najmniej w takim zakresie, jak funkcjonował do tej pory. I to, co pan radca prawny powiedział, rada ma funkcje kontrolne, jeżeli będzie uważała, że coś jest zbyt mało, aktywnie ta hala funkcjonuje, zbyt mało zajęć, będzie można to wnosić, czy w formie interpelacji, czy w formie zapytań. Oczywiście tutaj zarząd też, tak jak powiedziałem, będzie miał nadzór nad tym, żeby funkcjonowało to właśnie w taki sposób i tak jak pan radca prawny tutaj powiedział, nie ma potrzeby doprecyzowania tego, tym bardziej, że żaden statut już w tym momencie nie będzie obowiązywał, jeżeli chodzi o samą tą halę. Tak, proszę bardzo, pani radna Szmedyńska. Panie radny Mirosław Żubiński, proszę dokładnie przeczytać uzasadnienie i tam jest bardzo dokładnie napisane.
Podstawowym celem działania POSIR jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, rekreacji dzieci, młodzieży ze szkół i placówek oświatowych powiatu oraz jego mieszkańców. Wszystko pisze, także tu się nic nie ujęło. I tam dalej, i tam dalej. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żubiński. Ale uzasadnienie nie jest treścią uchwały. Na przykład nie wszystkie jednostki samorządu nawet przechowują uzasadnienie do swoich uchwał, bo aktem prawnym jest tylko uchwała. Dziękuję. Tak, wszystko jest, panie radny, jasne. Tutaj tak samo możemy odnieść to do szkoły podstawowej numer 1, tak, która ma w swoim zasobie salę gimnastyczną, nikt nie reguluje sposobu jej działania. Tutaj dyrektor jako zarządca obiektu podejmuje decyzję, w jaki sposób ona będzie funkcjonowała i myślę, że tak samo będzie w przypadku POSIR-u. Ale jeśli można. Można, proszę bardzo. No nie jest analogiczna sytuacja, bo tutaj przekazujemy w pewnym sensie instytucję, która funkcjonowała niezależnie, samodzielnie w skład szkoły. A w przypadku szkoły podstawowej numer 1 sala gimnastyczna była zawsze częścią szkoły. Tak, ale tutaj, panie radny, mamy sytuację. Ta analogia jest chybiona. Mamy tutaj, panie radny, sytuację taką, że likwidujemy jednostkę powiatowy ośrodek sportu i rekreacji, czyli ta jednostka przestaje funkcjonować, czyli sala staje się częścią składową zespołu szkół. No to ja to wiem. Więc tylko to jest dokładnie to samo i tu jest analogiczna sytuacja. Niestety przekonany, że to tak będzie. No trudno, tak może być. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym temacie? Można? Proszę bardzo. Bo jeszcze na posiedzeniu Komisji Oświaty pan Trojanek przysłał taki list, o którym tu pani przewodnicząca nam ani słowa nie powiedziała. Mam taką prośbę, żeby przynajmniej ten fragment dotyczący hali może odczytać. Czy pani przewodnicząca chce odczytać? Proszę bardzo. Oczywiście mogę odczytać. To całe pismo dotyczy pierwszego punktu. Nie, ja znam to. Dobrze, odczytam. Osób nieobecnych na posiedzeniu komisji. W związku z niemożliwością uczestnictwa w obradach komisji w dniu 25 listopada 2020 roku, okres pandemii, zalecenie rządu o izolacji dla osób powyżej 70 roku, chcę skorzystać ze swych uprawnień jako obywatel i radny i zgłosić swoje zdanie i wnioski związane z pani pismem zapraszającym na posiedzenie komisji. Do punktu numer 1. Głosuję przede wszystkim przeciwko likwidacji powiatowego ośrodka sportu i rekreacji w Górze. To kolejny raz takie działanie. Poprzednie dotyczyło odejścia hali od zarządu powiatu i stworzenie jednostki samodzielnej. Zarządca z ramienia starostwa, pan Stanisław Żyjewski, dzięki tej reorganizacji stracił swe stanowisko na rzecz pana Krysiaka. Teraz po wielu latach ponownie obecne władze starostwa robią reorganizację w cudzysłowie i wpychają samodzielny podmiot w ręce zespołu szkół. W ręce podmiotu, który od chwili powstania hali nigdy nie był jej zarządzającym. Ciekawe, kto wymyślił ten projekt, jakie jest drugie dno tego projektu. Pytam przy tej okazji, gdyż wiadomo, że nikt z grupy rządzącej nie będzie głosował inaczej, niż będzie miał wskazane na uzgodnieniach 8, 9, a może już 12. Znak zapytania. Co z parkiem Jana Pawła II? Kto o niego będzie dbać? Kto będzie zarządzał halą? Ilu będzie pracowników? I tak dalej. W związku z tym, że projekt jest nieprzemyślany, raczej polityczny, chcecie się pozbyć nielubianych osób, wnioskuję do członków komisji o odrzucenie tego projektu. Ja głosuję do protokołu na nie, apeluję o samodzielność w podejmowaniu decyzji, radny powiatu Górowskiego Grzegorz Aleksander Trojanek. Dodam tylko, że pana radnego na komisji nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? Nie widzę, przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji powiatowego ośrodka sportu i rekreacji w Górze? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie likwidacji powiatowego ośrodka sportu i rekreacji w Górze została przyjęta. 8 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący. Przechodzimy do punktu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna została przyjęta 10 głosami za. Przechodzimy do punktu 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/20/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska Komisji. Komisja Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Można? Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Zmiana właściciela apteki nastąpiła we wrześniu, a teraz podejmujemy uchwałę. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Finansów była mowa, że to z powodu czekania na opinię gmin. Czy to tak długo trwa? Proszę bardzo, pan wicestarosta. Na opinię czeka się bodajże w tym przypadku do 21 dni. To jest raz, ale zwłoka była podyktowana wcześniejszym zdarzeniem, które się zadziało. Po prostu wniosek, który do nas wpłynął, został przetrzymany przez ówczesnego sekretarza powiatu. I nie był przekazany do procedowania. Dopiero na interwencję, bezpośrednią interwencję zainteresowanej strony. Czyli właścicielki apteki. Proszę? Właścicielki apteki. Tak, właściciel apteki interweniował i dopiero no, zaczęliśmy szukać tego dokumentu. Okazuje się, że aha, gdzieś tam w przepasnych czeluściach dokumentacji pana sekretarza znaleźliśmy ten dokument i przystąpiliśmy do procedowania. Nie, bo na posiedzeniu Komisji Gospodarki była mowa tylko, że czekanie na... Panie radny, ja bardzo bym prosił, żeby pan zgłaszał wniosek o zabranie głosu, a nie prowadził luźną dyskusję. Tam jak na samym początku tak było, bo było więcej tych pytań, to inaczej. Natomiast teraz bym prosił, żeby w ten sposób mogę? To było. Tak, bardzo proszę. No bo na posiedzeniu Komisji Gospodarki tam i Finansów była mowa tylko o czekaniu na te opinie gmin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej dyskusji? Nie ma. Przechodzimy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/20/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku. Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Przechodzimy do punktu 17. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji o przedstawienie stanowiska Komisji. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 6 głosami za, 0 przeciw, przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam. Przechodzimy do procedury głosowania.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Przechodzimy do punktu 18. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska komisji. Projekt powyższej uchwały Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Tu chciałem też państwa poinformować, że otrzymaliście państwo przed sesją poprawione uzasadnienie do tej uchwały ze względu na to, że w pierwotnym projekcie uchwały nie było wymienione Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Górze. Pokrótce tu chciałem tylko powiedzieć dla osób nas oglądających, że skarga dotyczyła tego, że jednostki wymienione w tej skardze nie miały zamontowanej poczty ePUAP. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Bo tutaj jest takie drugie zdanie. Zaproszono dyrektorów jednostek oraz stronę skarżącą w osobie pana i tam. Tutaj zostało ze względu na obowiązującą ustawę. Nie wygląda niezręczne. No, było to konsultowane z panem radcą prawnym, który w ten sposób to wydał opinię i tak to wygląda. Zamykam dyskusję. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 10 głosami za. Zgodnie z paragrafem 1 tej uchwały skargę uznaje się za częściowo zasadną. Przechodzimy do punktu 19. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2021. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2021? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 9 głosów za i 1 głos wstrzymujący. Przechodzimy do punktu 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Górowski w roku szkolnym 2019-2020. Materiały państwo otrzymaliście. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Chciałem dwie rzeczy powiedzieć, te, które mówiłem także na posiedzeniu Komisji Oświaty. Kwestia pierwsza, uważam, że w takim sprawozdaniu powinien się znaleźć, i to jest apel do członków zarządu na przyszłość, rozdział dotyczący funkcjonowania bibliotek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat. I druga kwestia, jeżeli ja dobrze pamiętam, po pierwszy raz pojawiła się taka rubryka jak ewaluacje i kontrole. I tutaj została pominięta ewaluacja zewnętrzna, która została przeprowadzona w Bibliotece Pedagogicznej 21 i 29 października. I kilka zdań na ten temat i to będzie wszystko.
Została ona przeprowadzona przez pracowników kuratorium we Wrocławiu i dotyczyła takich wymagań. Czy placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki? Czy placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju? Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. I wnioski z tej ewaluacji, jeżeli ktoś chce w pełnym brzmieniu to sobie przeczytać, jest dostępne w internecie, na stronie tam, gdzie są wszystkie sprawozdania ewaluacyjne. Zarządzanie biblioteką sprzyja jej rozwojowi, w szczególności poprzez dbałość o zapewnienie adekwatnej do potrzeb klientów oferty. Działania wynikające ze współpracy pomiędzy biblioteką a instytucjami i organizacjami lokalnymi przynoszą obopólne korzyści i wpływają na ich wzajemny rozwój. Pozytywne postrzeganie pracy biblioteki przez środowisko lokalne świadczy o efektywności podejmowanych działań. To zostało niestety w sprawozdaniu pominięte. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma, to przechodzimy do punktu 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Odpowiedzi zostały udzielone. Czy są jakieś uwagi do udzielonych odpowiedzi? Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Tylko proszę włączyć mikrofon. Interpelację znaleźć chodzi. W końcu dostałem odpowiedź na temat zapór przeciwpancernych, które interpelację tą złożyłem jeszcze w czerwcu. Chodzi mi o to, że w odpowiedzi jest taka niejasna dla mnie sytuacja, zdanie, chciałbym, jeżeli to jest możliwe, o sprecyzowanie. No nie będę szukał, żeby czasu nie zajmować. Już podajemy tutaj, proszę. O, dziękuję. Chodzi o coś takiego. Adekwatny do, w pozostałych przypadkach mówimy, bo zapory są w czterech miejscach. Nie dotyczy to zapory przeciwpancernej w Wąsoszu, które jest pod ochroną i w przypadku pozostałych trzech. W pozostałych przypadkach również trudno stworzyć bezpieczne warunki dla osób specjalnie odwiedzających te miejsca. I dla mnie to nie jest jasne, bo w przypadku, nie teraz, ale jeszcze kilka lat temu jeździłem do Jemielna, no i jesienią, no grzybiarze zostawiali samochody jakoś specjalnie, ani dużego ruchu nie było samochodowego tam na trasie Ryczeń Jemielno, ani jak oni zostawiali te samochody, to też nie stwarzało, jakoś tak umieli postawić tak na poboczu, że nie przeszkadzało to w ruchu samochodowym, więc nie bardzo wiem, dlaczego nie można stworzyć bezpiecznych warunków dla osób specjalnych odwiedzających te miejsca. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Jeżeli chodzi o wspomniany obieg na tej drodze, która prowadzi do Jemielna, to on znajduje się bezpośrednio w pasie drogowym. Bezpośrednio w pasie drogowym. Ja akurat no, przy tym obiekcie nie mam możliwości, tak jakby utworzenia parkingów, żeby mogły tam się zatrzymywać samochody i żeby można było tam, nie wiem, zapoznać się z tą informacją i tak dalej. Natomiast jest parking leśny, trochę dalej zrobiony i ewentualnie w tych miejscach mogłyby się zatrzymywać samochody. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy jak zatrzymują się samochody grzybiarze, no to my nie mamy na to wpływu i to też nie jest powiedziane, że akurat te samochody, które tam się zatrzymują, to zatrzymują się w miejscach bezpiecznych, no bo to, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, kwestia, czy tam jest ruch duży czy mały, no to jest też trochę jakościowa w tej chwili ocena, bo należałoby może przeprowadzić jakiś średniodobowy pomiar ruchu i wtedy na przykład może się okazać, że to, co dla pana radnego jest małym ruchem, to na przykład dla pani wójt Jemielna jest dużym ruchem i na przykład no, będzie miała jakieś tutaj obostrzenia z tego tytułu. Można? Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Przez pół godziny nie przyjechał żaden samochód.
No dobra, no dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę włączyć mikrofon jeszcze, tak? Żeby uciąć tą dyskusję, panie radny. Ale nie, ja chciałem jeżeli panie wicestarostu, tylko dokończę, bo pan przerwał mi. Chciałem tylko powiedzieć, że zupełnie inaczej na moją interpelację, która była skierowana do przewodniczącego Rady Powiatu, zareagowała pani burmistrz Góry. Ona planuje, a może już to zrobiła, w Wieżowicach Małych ustawienie tablicy informacyjnej i wcześniej, bo to jest trochę tak na uboczu, wcześniej w samej miejscowości tablicę kierującą, że coś takiego jest. Ona zupełnie inaczej zareagowała, a tu są piętrzone trudności. Ja rozumiem, można by zrobić i tablicę informacyjną na parkingu. To są, według mnie, to są no, dosyć wartościowe, cenne zabytki, którymi możemy, no takie niecodzienne, gdzie indziej nie występują, możemy się tym po prostu pochwalić. I to jest dla nas szansa, my z tego nie korzystamy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Panie radny, przede wszystkim ja przez szacunek do kobiet to nigdy się nie wyrażam ona, tylko mówię panie burmistrz czy pani radna. Nie mam takiego zwyczaju, pan widocznie ma taki zwyczaj. Ale jeżeli chodzi o akurat sprawę tych tablic, ja uważam, że bo z tego co zrozumiałem, pan jest w kontakcie tutaj z panią burmistrz w tym temacie, więc jeżeli pan przedstawi, opracuje jakieś tutaj no, propozycje w tym zakresie, to oczywiście pochylimy się nad tymi propozycjami i wrócimy do tematu. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żubiński. A o jakiej propozycji pan mówi? O, chodzi o treść napisu na tablicy, czy no, bo nie wiem. Treść to jest jedna rzecz, ale sposób może też zamontowania. No tak musimy to zrobić, żeby było bezpiecznie. Ja myślę, że to jest nie temat do tego, żeśmy tutaj debatowali na sesji nad tym, że jeżeli jest taka, będzie taka możliwość, jest odpowiednia komisja i myślę, że warto ten temat na komisji poruszyć. Bardziej mi zależy niż na tablicy, żeby po prostu te obiekty objąć jakąś ochroną, żeby nie było tak, jak była robiona obwodnica Iżąc-Luboszyc, tam podobno też była taka zapora, no i siłą rzeczy ona została zniszczona. Na ile jest to możliwe, żeby po prostu to ocalić dla innych? Dziękuję bardzo za ten ważny głos. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 22. Wolne głosy i wnioski. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żubiński. Bo mówiąc w punkcie sprawozdanie z pracy zarządu o tej informacjach na stronie internetowej powiatu, zapomniałem, bo tam dosyć negatywnie się do tego odniosłem, ale także są pozytywy. Wtedy zapomniałem o tym powiedzieć, więc uzupełniam. Bardzo mnie ucieszyło, że błyskawicznie po śmierci pana Jacka ukazał się taki obszerny, wyczerpujący artykuł na stronie internetowej. To jest plus. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? Jeśli nie ma, to dziękuję. Przechodzimy do punktu 23. Zakończenie obrad. Zamykam 21. sesję Rady Powiatu Górowskiego. Dziękuję wszystkim państwu za obecność.